A kuku się ma dzień dobry. Kręci się. Na malutkim posuwie i będzie dobrze. To się wyglancuje. Kawałek papieru ściernego napięte, naprężone. Jedzie. Koń leży pijany. Trzeba go było wywalić, żeby tu kurde dalej pociągnąć. Najpierw to zrobimy tak na 850 mniej więcej. Tylko te kreski, co się kręci. Patrzcie, jak to wymyślone jest, jak to elegancko wszystko tutaj pasuje. Kto to tak wymyślał? Dobra, przerwa na cygareta, niech to się kręci. No, na tokarce się czyści. Jarek docinę tam blachy. Ale mi teraz tak kurde. Coś ciekawego rzeźbił. Pomału wygląda VA. To kawałek tutaj do tego, do tej kreski dojadymy i gro.
Za ten czas zrobiłem taki dystans, no bo my musimy teraz to... To musimy, kurde, zdystansować, czyli ten, te łożysko, ta zewnętrzne piersi tego łożyska będzie się opierać na tym dystansie tutaj. No i ten dystans musi być szerszy jak to, bo wtedy by to ciorało, bo tu przyjdą takie blachy. Jarek już tu część obciął. Przyjdzie tak. I potem pomiędzy tą blachą a tym popierdółkiem jeszcze musi przyjść ten, o tak to chyba będzie teraz widać, jeszcze musi przyjść ten pierścień. No to nam pozostanie się trochę luftu. No i tak to wygląda. Dwa nowe łożyska są zamówione. Przyjdą to ten, na razie na tych starych to poskładamy. Żeby ją musiał te dystanse, żeby to tego. No i teraz się to tu poheftuje, cyk, 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 cyk. I potem się to spawa i będzie dobre. Kręcić się kręci, nie wiem czy to kamera wyłapie. I już patrzymy. O, widzicie? No. I tak to wygląda. Ta ośka my zostawili trochę dłuższo, bo kółka przyszły, ale nie te co trzeba. Także jak przyjdą te... Jak przyjdą te co trzeba, to... Przyszły. Jarek, go napatrzcie, przyszły te co trzeba. Przyszły, no te co trzeba, tak. Te co trzeba, tylko nie reklamujmy tego. Ta, te co trzeba przyszły. To już są te kółka do tego. No, na razie tyle. A co będzie dalej, zobaczymy. Tak się to fajnie kręci, kręci. Weź, kurde. Oś się kręci, łożyska się nie kręcą. Jak się nie kręcą, jak się kręcą. Tam nie ma łożyska przecież. Wszędzie są powsadzone. I teraz tak, tu no poheftujemy. Cyk, cyk, cyk. Lekko i obrócić i z drugiej strony będziemy widzieć. No i tu przyjdzie ta, zgodą po raz tysięczny. Tu przyjdzie ta zębatka do środka. Cykiel. I najprawdopodobniej jeszcze ten nadatek z tej zębatki wywala. No bo my jeszcze musimy jakiś flanż zrobić, żeby tu... Żeby ta zębatka razem z tą ośką połączyć, nie? Pięknie, pięknie. Dobra, na razie. Ciao, ciao.